Temat jest rzeczywiście bardzo ciekawy, to jest Polska Polityka Pamięci, czyli panel poświęcony polityce informacyjnej Polski w zakresie historii. I są z nami tutaj następujące osoby. Pani Lidia Ujazdowska, animatorka kultury, autorka m.in. książki Zagłada Ochoty. Pan doktor habilitowany Tomasz Chińciński, który jest kierownikiem działu wydawniczego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Oraz pan Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Teraz za mikrofonem słyszymy Macieja Chmiela, ale za chwilę oddamy głos tutaj naszym gościom, bo rzeczywiście ten temat jest frapujący i coraz częściej powraca zadawane przez różne osoby uczestniczące w życiu publicznym i politycznym pytanie o to, w jaki sposób powinna wyglądać ta polska polityka historyczna, czy tak jak tutaj to jest ujęte, polska polityka pamięci. Może kierując się taką logiką z konserwatywną, oddam najpierw głos pani Lidii. Ale nie wiem, czy to dobry wybór. Spróbujmy, dlatego że ja nie jestem historykiem, ani nie jestem szefem żadnej instytucji. Tak, ale właśnie chodziło nam o to, żeby różne osoby skonfrontować tutaj za stołem, jeśli chodzi o to, żeby mieć różne spojrzenie na to. Też będę prosił państwa o włączenie się do naszej rozmowy. Jeżeli ktoś będzie miał pytanie też takie ad vocem, to proszę dać znać, ja będę podchodził z mikrofonem. Pani Lidia, proszę. Dlatego powiem o swoim doświadczeniu. Jestem z kształcenia polonistką, ale to jakby o tyle nie ma nic do rzeczy, że moje zainteresowania tym, co się kryje za liczbami zgładzonych ofiar na tablicach Woli w 2000 roku, wtedy tam mieszkałam, uświadomiło mi, że tak naprawdę nie wiem, jak wyglądało powstanie na Woli. Nie wiem, jak, dlaczego aż tyle tych dlaczego takie duże liczby, jeśli rozstrzelania na to 5, 10, 15 osób w ramach odwetu, ale powstanie i takie. I jakby od tego momentu zaczęła się moja przygoda z odkrywaniem poprzez świadków historii, dzisiaj już powszechnie używamy tego terminu, odkrywanie poprzez kontakt z osobami, które przeżyły, były świadkiem jakiegoś wydarzenia. No w tym wypadku mówimy o czasach powstania, czasach II wojny światowej i powstania warszawskiego. I udało mi się dotrzeć wtedy, zanim jeszcze ruszyło Muzeum Powstania Warszawskiego, do osób, które przeżyły rzeź Woli. Też dzisiaj powszechnie używam tego terminu. I to było bardzo, bardzo poruszające, że wydawało mi się jakby z humanistycznym wykształceniem, jednak w ogóle gdzieś poza moją świadomością skala zbrodni. I tak. A zwracając do naszej kwestii, która nas tutaj sprowadziła, to jak pani widziałaby w takim razie swoje osobiste doświadczenie przeniesione, ekstrapolowane na kwestię tej pamięci historycznej, którą staramy się kształtować? Więc sobie uświadamiam, że jakby jest ogromna luka w naszym nauczaniu historii i w rozpowszechnianiu wiedzy o zdarzeniach historycznych, które miały miejsce, a przecież historia toczy się tu i teraz. I wydaje mi się, że koniecznym jest, by jakby rozpowszechniać model przybliżania historii, która jest wokół nas. Poprzez właśnie przywoływanie ludzi, świadectw ludzi żyjących, poprzez publikacje historii regionu czy historii miejsca, po to byśmy dochodzili do historii ogólnej. Pan Tomasz Chińciński jest pracownikiem naukowym i doktorem habilitowanym i pracownikiem Muzeum II Wojny Światowej. Jak to wygląda z kolei z pana perspektywy? Znaczy, może ja powiem o swoim takim osobistym doświadczeniu badawczym, tak? Będę się wypowiadał. Ja z racji swoich zainteresowań zajmuję się przede wszystkim pamięcią II wojny światowej, tą polską i niemiecką, i analizuję właśnie to, co się dzieje w tym dyskursie pamięci, ale także tej oficjalnej, nieoficjalnej, różne biorę badania, śledzę, jak to przebiega. I ja powiem, że badania, które były przeprowadzone w 2009 roku na zlecenie Muzeum II Wojny Światowej przez ośrodek Pentor, pokazały, że polska pamięć II wojny światowej jest taka bardzo zróżnicowana, podzielona regionalnie.
w różnych regionach ludzie jakby pamiętają co innego w tej pamięci jest dla nich ważne. Do tego dochodzi pewien taki dyskurs pamięci oficjalnej, utrwalony właśnie w podręcznikach, w filmach. I to jest przede wszystkim pamięć II wojny światowej, pamięć Warszawy, pamięć generalnego gubernatorstwa. Pamięć regionalna, tutaj związana z innymi strefami okupacyjnymi, jest często gdzieś na uboczu. Ja podam tu taki przykład. Kiedyś zadałem sobie pytanie, dlaczego w zasadzie tak słabo obecna jest pamięć zbrodni w Piaśnicy. Tutaj jesteśmy na Pomorzu, zresztą no, zapraszając mnie do tej dyskusji, tak? Państwo prosili, żeby w tym kierunku, tak, do tego przykładu. Ja dokonałem, proszę Państwa, takiej analizy tej pamięci muzealnej, która jest w Niemczech i w Polsce, która przeszła ogromną metamorfozę od 1989 roku, pewną taką modernizację przeszły te muzea, powstało wiele nowych wystaw. I ja no, przyjrzałem się praktycznie wszystkim wystawom i muzeum w Niemczech i w Polsce, które dotyczyły II wojny światowej. I szukałem tam śladów no, zbrodni w Piaśnicy, zbrodni dokonanych przez Zelbschuss, tak, niemiecką samoobronę. No i co się, proszę Państwa, okazuje? Okazuje się, że dopiero w 2004 roku wystawa przygotowana przez bydgoski IPN oraz wystawa Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy pokazuje ten problem. Wcześniejsze wystawy generalnie no, pomijają to, bądź pokazują w sposób bardzo marginalny. Jeżeli chodzi o niemiecką narrację muzealną, no, która przeszła ogromną metamorfozę, tutaj kwestia zbrodni Wehrmachtu, pokazywanych w Niemczech, powstania typografii terroru, praktycznie tego problemu nie ma. Jest jedna polsko-niemiecka wystawa, Polacy i Niemcy, zbrodnie i otchłanie, pokazywana w Berlinie, przygotowana przez stronę polską i niemiecką w 2009 roku, pokazuje szefa tych struktur Zelbschussu Alvensleibena, tak, i mówi, że on właśnie wspomina poniekąd w Piaśnicy. Praktycznie problem jest, no, moglibyśmy powiedzieć, zmarginalizowany. Tak? No, nie ma jakiegoś muzeum, prawda, które pokazywało zbrodnię piaśnicką, gdzie na przykład no, niedawno wiemy, że powstało w Polsce Centralnej taki punkt muzeum w Palmirach mówiący o tym. Więc no, zastanawiałem się, jakie są przyczyny tego. Tak, Palmiry były miejscem straceń położonym tuż obok Warszawy i tam tracono warszawską inteligencję, stąd też ta pamięć została przechowana. Tutaj tymczasem tylko turysta jadąc z Wejherowa do Krokowej, no po drodze mija takie zaznaczenie, że tu się znajduje miejsce pamięci Piaśnicy. No ale z drugiej strony skala, prawda, zbrodni tej dokonanej w Piaśnicy jest ogromna. To jest kilka tysięcy osób. Praktycznie jest to porównywalne z Katyniem, też jeśli chodzi o sposób działania oprawcy. Tak. I tutaj także no, jest wśród tych ofiar, no to kilka tysięcy, tak, to jest ten, no, są ci przedstawiciele elit pomorskich. No, myślę, że jest kilka powodów, dla których właśnie jest taka sytuacja. Tak? Jakby pan to skondensował? Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało? No myślę, że jeżeli chodzi o stronę polską, to rzeczywiście ta regionalizacja pamięci, tak? To wydarzenie się jakby nie łapie do tego głównego nurtu pamięci, który obrazuje przede wszystkim tą okupację przez pryzmat Warszawy. Druga kwestia po stronie niemieckiej, myślę, że to jest właśnie kwestia udziału tych struktur Zelbschussu w tych mordach, gdzie no, udział mniejszości niemieckiej, prawda, w tych strukturach okupacyjnych jest, powiedziałbym, zupełnie wymazany. Tak, to jest jakby jedna kwestia no, do końca niewyjaśnienia tej zbrodni, bo obok polskiej inteligencji giną tam także no, w ramach akcji te cztery przedstawiciele, czy pacjenci szpitali psychiatrycznych. Tak? Więc jest bardzo złożoność tej akcji, sprawia, że ona nie jest taka nośna, taka popularna, prawda? Nie można jej wziąć na sztandary. To jest bardzo właśnie skomplikowane. Ale właśnie ten przykład pokazuje, że właśnie no, jedno z najważniejszych miejsc pamięci, które powinno być, ono funkcjonuje głównie w pamięci społecznej. Tak? Rodziny, kombatanci zbierają się co roku, utrwalają tą pamięć, ale w tym
nie może to się przebić do tego oficjalnego dyskursu. No tak, ale czy tutaj powodem nie jest też taki ogólny kurs polityczny tej polskiej nawy państwowej, że chodzi o to, żeby zbudować na nowo relacje z Niemcami, nie zadrażniać ich poprzez wypominanie krzywd i zbrodni z lat 39-45, tylko położyć ten nowy modernizacyjny fundament, który jest oparty na współpracy w ramach Unii Europejskiej. Ja bym tego się aż tak tutaj nie dopatrywał, bo to by mogło być świetne miejsce właśnie pojednania z drugiej strony, tak? Jakby ale takim miejscem stała się Krakowa, która Krakowa, jest tuż obok Piaśnicy, tak? Tak. No, Piaśnica mogłaby być tym, prawda, miejscem takich ekspiacyjnych wyznania win, prawda? I to jest świetne miejsce, uważam, na tego typu właśnie dochodzenie, tak, do wspólnej prawdy i spojrzenia na wspólną przeszłość. No tak, ale też takie przypominające, że skala tej zbrodni właściwie zapomnianej, to liczona jest w dziesiątkach tysięcy ofiar, że to były działania, które Niemcy podjęli praktycznie od razu po zwycięskiej kampanii wrześniowej w Polsce i że to była planowa eksterminacja najpierw członków polskich organizacji w Niemczech, czy też tych, którzy opowiadali się za polskością właśnie Pomorza przede wszystkim i Poznańskiego. No ja mam nadzieję, że ten obraz zacznie się zmieniać. Tak, tutaj właśnie na wystawa IPN-owska jest ważna. Będzie cała jakby sala temu poświęcona tej eksterminacji w Muzeum II Wojny Światowej, że to no, stopniowo jakby nastąpi ta zmiana, ale no, jeżeli chodzi o chwilę obecną, to sytuacja właśnie jest taka, no, jaka jest, nie ciekawa. No tak, tylko na ile jeszcze interesujące i takie formatywne dla nas jest przypominanie o tym, że byliśmy ofiarą? Czy to jest coś, co może też być, znaczy może zapominanie o tym, czy odsuwanie tego na bok jest spowodowane tym, że w świadomości narodowej jest jednak próba odszukania tych pozytywnych, budujących elementów? To być może też z tym się wiąże, że tutaj mówimy głównie o że jesteśmy ofiarą, ale z drugiej strony bardzo dużo w latach 90. włożono środków właśnie w budowę różnych muzeów martyrologicznych, tak, w różnych obozach, w Sobiborze, w Chełmie nad Nerem. Tam też dochodzi do powstawania nowych miejsc pamięci, ale no być może, że właśnie to nie jest takie nośne. To pytanie teraz do dyrektora Krzysztofa Dudka. Czy istnieje coś takiego w kierowanej przez pana instytucji, co określiłby pan właśnie takim wcielaniem tej polskiej polityki historycznej, jeśli chodzi o ukonkretnianie jej przez działania, które ma pan narzędzia ku temu, może pan działać jako szef dużej instytucji? Oczywiście staram się, ale w nawiązaniu do moich przedmówców chciałbym powiedzieć, że ja mam wrażenie pokładania tej oficjalnej polityki historycznej na niedobre akcenty. Ja powiem szczerze, że irytuje mnie to, że rok w rok o wybuchu II wojny światowej mówi się na Westerplatte. Ani to nie był teren Rzeczpospolitej Polskiej, ani to nie był symbol tego, jakim konfliktem II wojna światowa była. Tak, rycerskie starcie, szabla dla Sucharskiego i tak dalej. Przecież to jest nieprawda. Ta wojna nie polegała na tym, że ścierały się dwie armie honorowych wojowników, tylko to była akcja mająca na celu zagładę ludności. Dlatego uważam, że symbolem II wojny powinien być Wieluń. Nie mówię to nie dlatego, że pochodzę z Wielunia, tylko dlatego, że to oddaje pełny charakter tego konfliktu. Miasto zbombardowane wcześniej niż strzały na Westerplatte, przemyślana akcja Luftwaffe mająca na celu zgładzenie cywilnego miasta, testowanie sztukasów, jak one mogą być skuteczne w bombardowaniu i zabijaniu ludności cywilnej, wejście wtedy chyba kapitana Stauffenberga, który w swoich dziennikach podziwia kunszt lotników niemieckich, które to miasto zrównało i z ziemią. I opisuje Polaków jako podludzi. Tak, więc to więcej mówi o II wojnie światowej niż Westerplatte. I ja uważam, że powinniśmy bardzo mocno pracować nad tym, żeby pokazywać właśnie gehennę ludności cywilnej, pokazywać to, jak wyglądała okupacja w Generalnym Gubernatorstwie, bo takim powszechnym
mniemanie Europejczyków to się kojarzy to, co było we Francji, a to przecież były dwie różne rzeczywistości. Dlatego tak ważne są takie publikacje jak pani Ujazdowskiej o zagładzie Ochoty. Teraz się mówi o rzezi Woli. I ja uważam, że to powinien być jeden z ważniejszych akcentów działań organów państwowych i takich instytucji jak IPN, Narodowe Centrum Kultury i innych. Pokazać, jak ta okupacja na terenie Polski wyglądała, że celem okupantów była eksterminacja ludności cywilnej. Pokazywać, że właściwie wszystkie formacje okupacyjne państwa niemieckiego uczestniczyły w tym procederze i najwyższy czas, żeby taki obraz tej historii II wojny światowej ze strony polskiej wyszedł. A na jakie zdarzenia, czy na jakich bohaterów ostatnich dziejów Polski zwrócilibyście państwo uwagę, mając do dyspozycji właśnie takie narzędzia jak kształtowanie polskiej polityki historycznej, chcąc wskazać na pozytywne przykłady, na coś, co było budującego? No chociażby Korboński, tak? Cała ta akcja przecież i zapomniana. Czyli Polskie Państwo Podziemne. Tak, no Polskie Państwo Podziemne, Komitet Pomocy Ludności Cywilnej. Przecież o tym się w ogóle nie mówi. Cała nasza historia i narracja wokół II wojny światowej bardzo mocno opiera się na tych zdarzeniach militarnych i na tym konflikcie zbrojnym. A ta sfera właściwie została zepchnięta i jest wiedzą bardzo ekskluzywną dla badaczy właściwie. Proszę. No, ja się tutaj właśnie zgodzę, że tutaj należy zwrócić uwagę właśnie na ten los zwykłych ludzi, tak? Na tą codzienność w II wojnie światowej, żeby ją pokazywać właśnie przez pryzmat cierpień cywilów, zwykłych ludzi, ale także właśnie jeżeli od strony militarnej mówimy, to od strony losu żołnierzy, tak? Nie tych wielkich nazwisk, ale tej właśnie takiej codziennej historii i to w jakiś sposób należy się, uważam dzisiaj, taki przekaz społeczeństwu, żeby odejść od tych wielkich figur, wielkich wydarzeń, a skupiać się właśnie na losie zwykłych ludzi. Tak, proszę. Uzupełnię, to znaczy zwykli ludzie to my wszyscy tworzymy historię. Niektórzy mają szansę odegrać rolę pierwszoplanową, ważną, ale jak to tak zwane zaplecze wcale nie jest mniej bohaterskie, bo formacje niepodległościowe państwa podziemnego mogły funkcjonować, potrzebowały wsparcia i to było oczywiste. I cenę, jaką płaciły rodziny, których synowie odchodzili do partyzantki, i były po prostu bardzo wysokie. I ja myślę, że jeśli mówimy o bohaterach, to w oddziałach Jana Piwnika Ponurego na ziemi świętokrzyskiej są historie rodzin, które w czasie jednej potyczki traciły wszystkich synów z jednego domu, trzech, czterech, nawet pięciu, tak się zdarzyło. I dla mnie to też są bohaterowie, bo nie pamiętamy nawet ich nazwisk, imion, nazwisk, ale przecież oni w sposób bezwzględny, bez wątpliwości szli za swoim dowódcą i jakby wszystko stawiali na jedną szalę. A gdybyśmy mogli wyjść z tego kontekstu II wojny światowej i wskazać na takie postaci pozytywistyczne z dziejów Polski, które warto byłoby zaprogramować młodym ludziom jako te wzorce do naśladowania, na kogo państwo byście wskazali? No to może zastanówmy się na chwilę, a ja oddam na moment głos reżyserowi Nowackiemu, który przybył do nas z Warszawy. Ja nie jestem z Warszawy, jestem z małego miasteczka, które się nazywa Września, w Wielkopolsce. I o tym dwa słowa, dlatego że pojawił się ten moment, że ta przestrzeń dotycząca historii tej codziennej, dotyczącej tej tragedii ludności cywilnej nie istnieje, albo została zepchnięta. No, mam wrażenie, że dzieją się jednak takie rzeczy, które odwracają tą tendencję. Inicjatywa Wielkopolska, wspierana bardzo intensywnie oczywiście przez poznański IPN, ale inicjatywa tak naprawdę, która powstała wokół Radia Merkury, absolutnie społeczna. Inicjatywa przypominająca zbrodnie, dokonane przez formacje niemieckie
od pierwszych dni, bo egzekucje, które się działy w takich małych miasteczkach, na szczęście nie we wrześniu, ale już w październiku tak, już były rozstrzeliwania. W niektórych miastach, takich jak Gniezno czy Jarocin, to były rozstrzeliwania kilkuosobowe na rynkach, dokładnie po to, żeby zastraszyć i sparaliżować jakikolwiek opór. To są zbrodnie. I teraz jedna rzecz, bo ty Maciej powiedziałaś bardzo ciekawe i znamienne porównanie, że zbrodnia w Piaśnicy to jest zbrodnia porównywalna co do wielkości z Katyniem, to znaczy to jest odwrotnie. Tak? Znaczy, chodzi o to, że my Katyń powinniśmy porównywać do zbrodni dokonanych przez formacje niemieckie, przez, no, także te cywilne, powinniśmy Katyń porównywać do tych zbrodni, bo one w skali, zbrodnie dokonane we wrześniu, październiku, listopadzie w Wielkopolsce, na Śląsku, na Pomorzu, czyli w tych ziemiach, które potem Hitler zabrał i włączył w tamtym czasie włączył, to są zbrodnie wielokrotnie przekraczające skalę dokonaną potem mordów przez Sowietów. Więc to porównanie powinno być odwrotne. To znaczy Katyń był już naśladownictwem tego, co Niemcy zrobili na tych terenach. Ta pamięć istnieje i odradza się właśnie poprzez zastosowanie tego elementu zachęcenia czy pobudzenia pamięci absolutnie indywidualnej, pamięci lokalnej, w której zapala się na miejscach straceń, czy też przypomina się tak, gdzie to było. To jest chyba pierwsza czy druga niedziela października. Niesłychanie wspaniała akcja, która pokazuje też potem na stronach mediów poznańskich skalę tego wydarzenia. To są rzeczy, co do których nie ma wątpliwości, że winny być wspierane, bo one pokazują tak naprawdę, jaki dramat ten rodzinny dotyczy przeżycia ludności cywilnej, czyli tak naprawdę, no, który się wydarzał, jeśli nie w każdej, to w prawie każdej rodzinie. Tutaj Paweł Nowacki tak zminimalizował trochę sam siebie, mówiąc o tym, o swoim wrześnieńskim kontekście. Ja tu chcę powiedzieć, że Paweł też jest twórcą programu Jana Pospieszalskiego, warto rozmawiać. Chciałem spytać, w związku z tym, że masz w ręku właśnie taki instrument, jak program, który jest oglądany i komentowany, który z programów poświęconych właśnie kwestiom historycznym zyskał najwyższy rezonans u widzów? To był taki program, w którym właśnie zaprosiliśmy do współpracy, no właśnie, ośrodek badawczy, tak, no, robiliśmy badania dotyczące, a tu akurat zbrodni katyńskiej. I te badania były komentowane. No, jakby dramat polegający na tym, że tak naprawdę program był chyba w 2006, może 2007 roku, a na pewno przed filmem Katyń. I to był program, który pokazywał, znaczy te badania wskazały na to, że no, znacząca część ludzi tak naprawdę nie wie, kto kogo zabił. Natomiast niesłychanie budujące było to, że ta grupa najmłodsza, to znaczy 16-25, była najlepiej o tym poinformowana. I to, można powiedzieć, budzi tą wielką nadzieję i budzi też chyba wielką, no jakiś rodzaj optymizmu, tak, że młodsze pokolenie chce wiedzieć i mało tego, że potrafi się dowiedzieć. Za chwilę tutaj przyspieszę. Ja się nazywam Denisa Kaczorowska i tutaj godzinę temu miałam prezentację książki Obławy Augustowska. I chcę powiedzieć, że polska polityka pamięci to nie tylko właśnie działalność instytucji historycznych, muzealnych, kulturalnych i wszelkich innych, ale przede wszystkim właśnie wydawnictwa, ale ten ruch oddolny, to są właśnie te organizacje pozarządowe, obywatelskie, ale generalnie musi istnieć narodowa polityka pamięci historycznej kreowana przez rząd, która to polityka będzie miała wpływ na programy edukacyjne w szkołach, prawda? Wiadomo, że w liceach prawie historii nie ma dzisiaj. Że będą odpowiednie podręczniki że będą też odpowiednie programy w telewizji publicznej i w ważnych pismach. Dlaczego nie ma... Tydzień temu był tutaj w tym samym miejscu festiwal filmów fabularnych. Były wszystkie telewizje. Dlaczego na tym festiwalu nie ma telewizji? Właściwie nie ma.
Dlaczego nie ma mediów publicznych, które my utrzymujemy z naszych podatków? Więc ta cała prasa, ten cały PR, to co robi Paweł. Takich programów to powinny być tysiące publicznych wejdę. Także mam nadzieję, że po 25 października się to nieco zmieni, że ta polska polityka historyczna kreowana przez nasz rząd będzie inna. Rozumiem. No, wrócimy jeszcze do tego tematu. Brata, zresztą brata tutaj wiele razy w wypowiedziach różnych osób. Lech Makowiecki. Proszę Państwa, w 2008 roku mniej więcej była szansa na wsparcie polityki historycznej kraju. Wiadomo, że kino, film jest najlepszym takim nośnikiem treści, najbardziej przemawiającym do wyobraźni, zwłaszcza kino dobrze zrobione, dobrze nagrane w hollywoodzkim stylu. W 2008 roku ogłoszono konkurs na scenariusz filmu o wysiedleniach Polaków w czasie II wojny. To jest dokładnie to, o czym Państwo mówiliście. Chodziło w tym przypadku, pochwalę się przy okazji, na 98 prac wybrano właśnie mój scenariusz, właściwie treatment, czyli właściwie takie streszczenie scenariusza. Historia wysiedlenia mojej rodziny, dziadka i jego rodziny z ziemi dobrzyńskiej. Chodziło konkretnie o Rybin, mała miejscowość. Zachwyciło na tyle jurorów, że postanowili nakręcić ten film. Dostałem zlecenie od Telewizji Polskiej S.A., agencji filmowej. Poświęciłem rok czasu na penetrację papierów, studiowanie archiwów, na rozmowy z ojcem, który ten właśnie wysiedlenie przeżył i stworzyłem dwugodzinną fabułę, wydaje mi się, że w takim hollywoodzkim stylu i 7 odcinków serialu telewizyjnego. Było ogromne zainteresowanie tym tematem, ponieważ to był taki pierwszy film, który pokazywał zbrodnie Niemiec na ludności cywilnej i to jeszcze w 1939 roku, zaraz po wkroczeniu armii niemieckiej do Rybina, do Sierpca również, do Grubia Dobrzenia, to są te miasteczka związane ze sobą tym krwawym losem. Zelbrzus, który rekrutował się z miejscowych Niemców, którzy stanowili 6% mniejszości całego powiatu, doprowadzał pod bronią znanych sobie patriotów. Zginęli wszyscy ziemianie, może z wyjątkiem jednego z Kowal, który wyjechał konno do Warszawy jeszcze przed frontem. Wszyscy ziemianie zostali zamordowani. Mordowani byli księża, mordowani byli nauczyciele, mordowani byli inteligencja, lekarze. Opisałem tę historię dość szczegółowo. Pokazując również dobrych Niemców, bo tacy też się zdarzali, zainteresowanie duże było zwłaszcza w Niemczech. Pamiętam, że przyjechał do mnie dziennikarz znający nieźle język polski i przepytywał mnie, panie Makowiecki, ale o czym pan będzie pisał? No panie dziennikarzu, o prawdzie, którą widział mój ojciec, o prawdzie, którą znalazłem w archiwach. Przypomnę skalę, na 10 tysięcy mieszkańców miasta Rybin, w domu w katowni tak zwanej, w domu martyrologii, w piwnicach, zamordowano 1000 osób. 10 tysięcy mieszkańców, 1000 osób. Skala ogromna. W Lasach Skwileńskich, w dołach, które były porównywane do katyńskich, 15 do 20 metrów, pochowano bodajże 2,5 tysiąca dowożonych i mordowanych ludzi. Zwłaszcza 50 harcerzy przywiezionych w listopadzie 39 bodajże z Grudziądza i zamordowanych w tychże lasach, no to była wstrząsająca historia. Robili to sąsiedzi. Sąsiedzi, którzy znali patriotów, znali bohaterów polskich, znali ludzi nieprzekupnych. Listy do wysiedleń układał podobno pastor ewangelicki z Rybina, niejaki Kruszer. Tak, może nie będę się w szczegóły wydawał. Generalnie napisałem ten scenariusz, oddałem go, odebrano go merytorycznie, odebrano go artystycznie, zapłacono mi nawet za tę pracę. Zmieniła się władza w telewizji, film poszedł na półkę. W międzyczasie dziennikarz Niemiec, który zrobił ze mną wywiad, puścił to wszystko na cały rynek niemiecki, to poszło w tłumaczeniu na wszystkie rozgłośnie radiowe niemieckie główne i Niemcy postawili uszka na sztorc, coś Polacy chcą kombinować z jakąś prawdą historyczną. Minęły 2 czy 3 lata i ukazał się serial Nasi Ojcowie, Nasze Matki. Czyli prawdopodobnie ta moja praca, trudno mi ją oceniać, dobra czy zła, przyspieszyła politykę historyczną, polityczną Niemiec. W związku z tym odpowiedź jest chyba prosta. No, nasza polityka historyczna nie istnieje. Jeśli takie rzeczy, które już są podane na tacy, które mogłyby zaistnieć i mogłyby coś opowiedzieć, pokazać właśnie krzywdę normalnych ludzi, bo w czasie każdej wojny to nie żołnierze ponoszą największe cierpienia. Oni mogą się bronić, oni mogą się chować, mogą walczyć. To właśnie doprowadzani cywile do dołu i strzał w tył głowę. To właśnie było to. Bombardowanie Rybina również miało miejsce. Szczególnie zbombardowano szpital, który oznakowany był na dachu Czerwonym Krzyżem.
To był chyba 4 września 1939 roku. To wszystko mogłoby być pokazane na dużym ekranie, mogłoby zaistnieć w Europie, a może i na świecie, bo historie były i przejmujące, i ciekawe bardzo, jeśli chodzi o język filmowy. Niestety film, scenariusz właściwie leży na półce i czeka na 25 może października, nie wiem. Tutaj się pojawiło takie, przepraszam, pojawiło się takie wołanie dotyczące tego, że zmiana rządu na ten bardziej przychylny tej patriotycznej polityce historycznej może doprowadzić do zmiany takiej busoli, którą się posługują też twórcy, ale też zwrócę uwagę na to, że w Polsce w tej chwili no, istnieją co najmniej dwie narracje. Tak? No to najprostszym tego przykładem jest z jednej strony film Pokłosie, z drugiej strony film Historia rodziny Kowalskich. No tutaj akurat nieobecny dzisiaj na sali Maciej Pawlicki był jego reżyserem i producentem. To jest coś, też coś, przypomnę, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej. To znaczy, że są Polacy, którzy uważają film Pokłosie za właściwy i pokazaną tam rzeczywistość, za oddającą jeden do jednego, co się działo w relacjach polsko-żydowskich. Jest też z drugiej strony grupa, która uważa, że filmy typu Rodzina, Historia Rodziny Kowalskich czy Rodziny Ulmów powinny być właśnie eksponowane. Jak sobie poradzić z tego typu... Kwestia skali. Tak, ja wiem, rozumiem też, że tam jest kwestia skali, ale też muszę zwrócić uwagę na to, że no, rzeczywiście jest są przynajmniej dwa plemiona w tej chwili, tak, żyjące nad Wisłą, z których każdy z nich ma inny pogląd dotyczący tego, jak powinna wyglądać polityka historyczna. Sekundę, jak państwo by się odnieśli do tej kwestii, do tego problemu? Tak, pan dyrektor Dudek. Jestem producentem Historii Kowalskich. Narodowe Centrum Kultury wyprodukowało ten film, a wcześniej film Życie za życie, który był filmem dokumentalnym. Historia Kowalskich jest filmem fabularyzowanym. To jest też część projektu szerszego, który realizujemy z Instytutem Pamięci Narodowej, ale też z Instytutem Studiów Strategicznych. Chodzi o zbadanie tej skali pomocy udzielanej przez Polaków Żydom w czasie II wojny światowej. Natomiast rzeczywiście chyba jest tak, jak powiedział pan redaktor, że to są dwa plemiona i jakoś te poglądy są zakleszczone. A chyba żadna z tych narracji nie odpowiada prawdzie. Tak? Róbmy wszystko, żeby pokazać tą rzeczywistość taka jaka była. Tak? Przecież... Dlaczego? No bo to jest wartościowy film i należało go wyprodukować. No dlatego wyprodukowałem, tak? No twór... Ale przecież historia, czy ja mówię, że historia Kowalskich jest nie... Nie, ale mówimy o narracjach, czy mówimy o konkretnych produkcjach? No nie, no mówi pan o filmie Historia Kowalskich, czy mówimy o tym, o czym powiedział pan redaktor, o dwóch narracjach w Polsce? Ja mówię o narracjach, a nie mówię o historii Kowalskich. No, zaprzeczycie państwo, że były donosy Polaków na Gestapo, ale że była... Tego, no dobrze, ale ja przecież nie mówię o skali, ja tylko odpowiadam na pytanie redaktora. Mówię o tym, że trzeba mówić o wszystkich zjawiskach i polegać na prawdzie. Ale dlaczego dominuje skala taka właśnie, jaką mamy w przekazach? Ale to jest jakby temat rzeczywiście na dużą chyba i osobną dyskusję. Jeszcze nie wiem, czy dominuje. No ja produkowałem Historię Kowalskich, nie produkowałem Pokłosia. Mówię państwu o ważnym projekcie, który dotyczy tej historii, która nie jest w dostateczny sposób zbadana. Mówię o tym, że trzeba wszystko. Ja jestem ciekawy, jaka była skala donoszenia do Gestapo przez Polaków. Skąd wiem? No bo spotkałem się ze źródłami historycznymi. Pan nie jest tego ciekawy? No trzeba, no, ale ja o tym mówię, że pan trzeba wie, zbadać. Pan źródła historyczne, profesor Cały? Nie mówię o profesor no, więc... Cały, mówię o innych. Chciałbym jeszcze usłyszeć pana Tomasza Chińskiego, jakby się odniósł właśnie do kwestii tej dotyczącej tych równoległych narracji, które obowiązują w tej chwili w Polsce. Pan jako naukowiec, pan jako osoba, która pracuje w Muzeum II Wojny Światowej. Dla mnie jako... Posłuchajmy, proszę państwa. Dla mnie jako historyka no jest to rzeczą naturalną, że istnieje ta wielość narracji. W debatach historycznych no, nigdy nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimś jednym nurtem. No, historycy spieramy się tak, czy to między sobą w
gronie historyków polskich czy historykami niemieckimi. I ta wielość narracji istnieje i dla mnie jest czymś naturalnym. Pewnie kwestią jest skala i przebijanie się, prawda, jakiejś jednej czy drugiej narracji. Myślę, że to nie jest kwestia tylko tych dwóch narracji, ale tych narracji jest więcej. To jest rzeczą naturalną, tak? Pewien spór o przeszłość. Istotną jest kwestią to, żeby każdy mógł, prawda, wyrazić swoje rzeczowo argumenty w tym. I na to należy, prawda, pozwolić. Jasne. To poproszę jeszcze panią Lidię o zabranie głosu. Ja tylko przypomnę, że choćby takim jaskrawym przykładem tej różnicy w odbieraniu rzeczywistości czy tej historycznej, no jest to, że Reinefart, czyli ten kat Woli Warszawskiej, był przecież burmistrzem wyspy Sylt i szanowanym powszechnie obywatelem. Dopiero niedawno temu, to kwestia chyba roku zeszłego, kiedy grupa obywateli właśnie z miasta, w którym on przez lata sprawował władzę, wmurowała taką tablicę, która mówi o tym, kim on był w czasie wojny. To rzecz była zupełnie też wyparta ze świadomości niemieckiej. No właśnie, ja myślę, że mówimy o zjawisku relatywizmu, że tak naprawdę nie można oddzielać życiorysu kogoś, kto jest wzniosły, artystycznie rozwinięty, czuły dla rodziny, kogoś, kogo stać na takie rzeczy. Tak samo jest z naszymi dziejami. I jeśli byłby rodzina Kowalskiej została zgładzona, bo ktoś doniósł po prostu, więc to się zdarzyło, tylko właśnie tak jak państwo mówicie, jesteśmy, nie jest tak, że historia nie wiadomo jaka jest, bo wiadomo jaka była. Pytanie o to, czy rząd działa w imieniu swojego narodu, swojego państwa i wyciąga na plan pierwszy to, co było kluczowe i to, co jest kręgosłupem naszej historii. Czy się skupiamy na tym, że pośród nas niektórzy nie wytrzymywali, donosili, czy ulegali, czy po prostu szli na współpracę, bo takie osoby też były, ale przecież wiadomo, że są źródła, że nie można tego tak po prostu postawić jakby na równym poziomie, że to wszystko było to samo. Mówimy o takim niebezpiecznym relatywizowaniu historii, tak? Czyli tutaj znowu wraca chyba kwestia takiego jakby centralnego rozporządzenia, można powiedzieć, poprzez choćby akcję edukacyjną, czy kwestię tego, co jest nauczane w szkołach, że jest powiedzmy takich 10 punktów orientacyjnych, które nam mówią o tym, co się zdarzyło w latach 39-45 w Polsce i że to jest coś, co jest niepodważalne, tak? Czy ktoś z państwa jeszcze? O, przepraszam. Jeszcze bym chciał nawiązać, bo przed dyskusją pan zwrócił uwagę na kwestię tego pozytywistycznego bohatera i tak. Ja bym chciał się tutaj odnieść właśnie w kwestii tego, co tutaj padło, bo nie chodzi mi o jakiegoś konkretnego bohatera, ale wydaje mi się, że w interesie, prawda, takiej naszej polityki narodowej jest po prostu kreowanie postaw zwykłych ludzi, którzy potrafili się godnie zachować w czasie tej II wojny światowej. Tak? Że to był heroiczny właśnie wysiłek w tych trudnych, nieludzkich czasach przeciwstawienia się złu i godnego zachowania. I każdy taki człowiek powinien być właśnie tym bohaterem pozytywistycznym. Tutaj przekażę. Ja to chciałem powiedzieć. Proszę się przedstawić. Krzysztof Olechnowicz. Proszę mówić do mikrofonu. Krzysztof Olechnowicz. Więc chciałem tu odpowiedzieć panu. Pan powiedział, że polityka polskiej historycznej nie istnieje, tak? Tak zrozumiałem. No chciałem powiedzieć, że właśnie to co pana spotkało, czy spotkanie innych ludzi, czy tutaj co państwo sobie wymieniacie między innymi, co ja usłyszałem, to dowodzi, że polityka polskiej historycznej istnieje, tylko istnieje w niewłaściwym kierunku. Kiedyś jak była cenzura, to teraz jest prawomyślność. Po prostu jest pewna linia, i którą się, że tak powiem, follow the line, i w związku z tym takie są sytuacje, jakie są. Tak. Dziękuję panu za ten głos. Dzień dobry, Andrzej Szpulak, filmoznawca z UAM w Poznaniu. Pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to kwestia odnosząca się do tego zaakcentowania ofiary ludności cywilnej. I to jest bardzo słuszna i właściwa tendencja, tylko nie należy się nadmiernie, nadmierną jakby pieczołowitością, znaczy
wylewając dziecko z kąpielą. Jeżeli chodzi o film i o tą pamięć, którą kreuje film, jednak historie bohaterów, historie heroiczne są bardzo istotne, one są bardzo potrzebne, także aby kreować, już nie chcę wchodzić w jakieś kwestie psychologii i tak dalej, ale aby kreować rzeczywiście taki przekaz wznoszący jakby dla następnych pokoleń, no to trzeba jednak tych rzeczywiście wydobywać, te postawy szczególnie heroiczne. To jest potrzebne. Przy całym, także militarne, także żołnierskie, przy całej świadomości, zgodzie na to, że ten element, o którym Państwo mówią, cywilnej, oglądania tej tragedii ludności cywilnej musi być wzmocniony i dobrze, że jest wzmacniany. To raz, a dwa, jeśli chodzi o te dwie narracje, pewnie więcej, tak bym też powiedział, że więcej, ale niech się chodzi o te dwie, szczególnie ta jedna, to jakby to pokazuje, po głosie pokazywane jest przez polskie ambasady, tam wysyłane jest jako materiał promocyjny polski. Chciałbym teraz, zresztą i teraz będę pisał taki artykuł naukowy, Pokłosie jako film socrealistyczny, bo ten film jest rzeczywiście bardzo silnie związany z poetyką socrealizmu, bardziej nawet niż horror, jakby się mogło wydawać. Na pierwszy rzut oka to jest bardzo manipulacyjny i taki ideologiczny film. Natomiast miałem przyjemność przeprowadzić taki wywiad z Arkadiuszem Gołębiewskim, naszym tutaj gospodarzem, który się za miesiąc gdzieś tak ukaże, to jest duży wywiad, w którym on mówi coś takiego, mówi o swoich kłopotach z historią Kowalski. To znaczy festiwal, najważniejszy festiwal filmu dokumentalnego w Polsce odbywa się w Krakowie. I on tam próbował ten film, i Kwaterę Eł pokazać, nawet specjalnie ją przemontowywał, żeby troszkę dostosować do tego, co tam mogło. Nic nie zostało przyjęte, nic. Powiedziano, że tak filmów, dyrektor po interwencji, dyrektor festiwalu stwierdza, że tak filmów się nie robi, prawda? Więc mamy z jednej strony rozpowszechnienie filmu, no, sprawnie zrobionego, ale jednocześnie manipulacyjnego, ideologicznego, no, wręcz z elementami takiej właśnie poetyki, o jakiej mówiłem, a z drugiej marginalizację filmów niezwykłych, bo i Kwatera Eł, i Historia Kowalskich to są filmy niezwykłe, bardzo ciekawe. Z dokumentalistycznego punktu widzenia można powiedzieć, że niezwykle wartościowe. No, to obrazuje to, w czym żyjemy i gdzie żyjemy. Także fajnie by było nawet, gdyby te narracje mogły się ścierać na równych prawach, chociaż uważam, że nie są jakby równoważne. Ale tak nie jest, jest wręcz przeciwnie. Dziękuję. Skoro mamy tutaj przedstawicieli z jednej strony Narodowego Centrum Kultury, a z drugiej strony Muzeum II Wojny Światowej, to spytam w takim razie o autonomię panów. Czy jest coś takiego jak jakaś dyrektywa ministerialna, czy jakieś ogólniki, które was obowiązują, jeśli chodzi o sposób kształtowania świadomości narodowej, czy to jakie tematy wybierać, czy też macie tutaj wolną rękę? Znaczy, jeśli chodzi o tutaj prace prowadzone w Muzeum II Wojny Światowej nad przygotowaniem wystawy głównej, to muszę stwierdzić, że tutaj jest jakby no pełna swoboda, tak? Historyków zespołu, przygotowuje to zespół kilkunastu historyków, którzy no od kilku lat zbierają się, opracowują scenariusz wystawy głównej, następnie konfrontują to z scenografami i no, nie ma czegoś takiego. Jest po prostu praca nad pewnym... Czyli jest pełna swoboda działania naukowego. Tak, w tym zakresie tutaj jakby historyczne. A w przypadku Narodowego Centrum Kultury? No nie, jest statut i to są nasze wytyczne do tego, co robimy. Akurat dla nas sprawą istotną jest kwestia edukacji, jak i podnoszenia tych poziomu wiedzy historycznej. No i profesjonalizacja sektora kultury, tak? Czyli też te osoby ze sfery kultury, które produkują, które zarządzają innymi instytucjami, szkolimy ich i chcemy, żeby oni mieli jak najwyższe kompetencje kulturowe. No, wystarczy prześledzić to, co robimy, tak? No, jest myślę pełna paleta różnego rodzaju przedsięwzięć, od żołnierzy wyklętych przez Solidarność do również innych
sposobów narracji i opowiadania o historii Polski. No to spytam w takim razie, bo tu dwie godziny temu zaczęliśmy spotkanie z księdzem Józefem Romanem Majem, który właśnie poprzez Narodowe Centrum Kultury wydał książkę Polska zwycięży, rzecz o Łukaszu Cieplińskim, czyli ostatnim prezesie WiN-u czwartej komendy. I rzecz jest wydana właśnie przez Encyk. Czy to wydanie właśnie tej książki było poprzedzone jakąś wewnętrzną dyskusją, czy też spotkał się Pan na przykład z pytaniem ze strony współpracowników, czy jest sens wydawania właśnie takiej książki, albo czy wskazywano na to, żeby środki Encyku przeznaczyć jednak na innego typu bohaterów, czy na inną opowieść? No nie, no ta dyrektywa z góry i dyrektywa z dołu. Tak, no bo chodzi mi też o takie oddziaływanie, no zwłaszcza młodego pokolenia, które może być pod wpływem tej, powiedzmy, narracji związanej z filmem Pokłosie, że ja spotkałem się z tego typu postawami, nie wiem, powiedzmy w TVP Kultura, kiedy młodsi ode mnie ludzie no, negowali pewne dla mnie oczywiste kwestie związane z najnowszą historią Polski i widać było, że oni są już, powiedzmy, zainfekowani zupełnie innym myśleniem. No, ja nie spotkałem się z takimi sytuacjami. Tak jak powiedziałem, kwestia edukacji jest dla nas fundamentalna. Sprawa dotycząca Łukasza Cieplińskiego wymaga według mnie takich działań, które by popularyzowały tą postać, popularyzowały to, co się działo po II wojnie światowej. Książka została oceniona wysoko przez zespół działu wydawniczego jako produkt wysokiej jakości, taki, który wpisuje się w te działania statutowe, no i dzisiaj jest efekt. Więc my staramy się właśnie wyłapywać takie momenty w naszej historii, które wymagają szczególnej troski instytucji państwowych i Żołnierze Wyklęci, postać Łukasza Cieplińskiego jest jedną z takich postaci. Również ten Wieluń, o którym Państwu na początku powiedziałem, też jest czymś, czym chcemy się zająć. Wracając do pytania o takie pozytywne postaci, wyprodukowaliśmy film o lekarzu z wieluńskiego szpitala, który ratował rannych podczas bombardowania, bo szpital został jako jeden z pierwszych obiektów zbombardowany przez Niemców i to jest taka pozytywistyczna postać, który pod bombami wynosił rannych i udzielał im odpowiedzi. To, co pisze pani Lidia Ujazdowska w swojej publikacji, czyli powiedziałbym cała grupa lekarzy, pielęgniarek z powstania warszawskiego, takie grupy trzeba przypominać. Coś, co jest mało znane, co wymaga szczególnej troski ze strony instytucji państwowych, a również to, co nie może liczyć na sponsorów prywatnych. To jest przestrzeń dla instytucji publicznych i kierowania pieniędzy państwowych. Rozumiem, ale tutaj też można powiedzieć o roli jednostki w historii, bo akurat w przypadku Narodowego Centrum Kultury no, mamy do czynienia z Panem jako osobą, która wywodzi się z kręgu opozycyjnego z lat 80. Był Pan pod wpływem ówczesnej bezdebitowej literatury, także dla Pana pewne rzeczy, jak sądzę, są oczywiste. A tymczasem no, Pana następca już o generację młodszy i powiedzmy eksponowany bardzo na narrację Gazety Wyborczej może mieć zupełnie inne pomysły dotyczące tego, kogo tutaj nagłośnić z naszej przeszłości i w jaki sposób to zrobić. I tu chyba jest takie pytanie, które no, padało od naszych słuchaczy, naszych widzów, że czy jest coś takiego właśnie jak taki wzorzec, do którego urzędnik państwowy powinien się stosować, jeśli chodzi o to, jak powinna wyglądać ta kreowana przez nas dziś narracja historyczna? To też do tego. Zacznijmy od Pana. No przede wszystkim uczciwość, transparentność, kierowanie się takim kryterium jakości, a nie jakimiś innymi kryteriami, dajmy na to, politycznymi czy propagandowymi. I to mi się wydaje, że jest istotne w podejmowaniu decyzji. No i również to, o czym powiedziałem wcześniej, tak? Na co powinny być przeznaczane pieniądze publiczne, bo obserwując sferę kultury w Polsce,
widzimy takie niedobre tendencje, jeśli chodzi o dystrybuowanie środków publicznych. To dotyczy głównie samorządów, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, kultura w Polsce zależy od samorządów. Organizowane są różnego rodzaju festyny miast, sylwestry miejskie, na które się przeznacza miliony, a nie ma pieniędzy na to, żeby na przykład młodzież zawieźć czy do Katynia, czy do innych miejsc związanych z polską historią i to jest sfera, w której my powinniśmy partycypować. To jest nasze zadanie, żeby podnosić kompetencje kulturowe Polaków, żeby podnosić świadomość kulturowa, bo każdy młody Polak powinien być wyposażony w takie instrumentarium kompetencji w zakresie kultury i historii Polski. Wygaszamy niniejszym nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za udział. Myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale no, jest trudny do wyczerpania. Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, że dobrze, że się spotkanie odbyło i że właśnie taki temat mogliśmy podnieść. Bardzo dziękuję za też wielość opinii, którą dzisiaj usłyszeliśmy.